Panie komendancie, dowódca uroczystości, podkomisarz Krzysztof Leczek, gratuluję gotowość do rozpoczęcia uroczystości z okazji święta Policji. Panie panowie oficerowie, sierżant Jerzy Bartko. Aktualne stopnie policyjne zostały wprowadzone ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku o pomiarach policji podzielonych na 6 korpusów. Są to korpusy generałów policji, oficerów starszych policji, oficerów młodszych policji, aspirantów policji. Miejsce danego funkcjonariusza w hierarchii policyjnej. Mianowania na kolejne stopnie dokonuje przełożony policjanta właściwy w sprawach osobowych. W imieniu awansowanych policjantów serdecznie dziękuję kierownictwu Komendy Miejskiej Policji w Krośnie za docenienie naszej służby. Przyznane awanse na wyższe stopnie służbowe są dla nas znakomitym wyróżnieniem i podziękowaniem. Pokazujemy jednocześnie innym policjantom, że właściwe wykonywanie obowiązków służbowych znajduje uznanie u przełożonych. Pragnę jednocześnie zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości pracować równie sumiennie, jak najlepiej realizować zadania służbowe. Dziękuję. Jak było powiedziane, w tym roku szczególnie zwracamy uwagę na sytuację w sali policjantów. Dodałbym do wystąpienia pana komendanta Pieszczewicza, że 90 lat temu rozkazem ówczesnego komendanta przyjęto tylko 30 kobiet do pracy. Obecnie w policji pracuje już prawie 15 tysięcy funkcjonariuszy w mundurach niebieskich i wykonują swoją pracę na równi bez żadnych ulg z panami policjantami.